Witam serdecznie. Mam nadzieję, że dobry jesienny nastrój dopisuje i że z chęcią obejrzą Państwo październikowe wiadomości z gminy Tarnów Opolski. Sprawdźmy, co wydarzyło się w minionym miesiącu. Zapraszam, Marcelina Kowalik. Ruszyła budowa PSZOK-u. Na PSZOK mieszkańcy czekają już od wielu lat. Śląski Oktoberfest w Kosorowicach. Za wytrynek jest 5 rodzajów piwa. Szkolne jadalnie jak nowe. W ostatnim czasie dość dużo nam przybyło sprzętu. Przez żołądek do serca. Z tym, że kulinarna droga do dziecięcego serca jest trudna i kręta. Panie przygotowujące posiłki dla dzieci w przyworskich szkołach otrzymały ogromną pomoc w postaci nowych sprzętów kuchennych. Szkolne potrawy przygotowywane w komfortowych warunkach za pomocą dobrych narzędzi będą jeszcze smaczniejsze, bo gotowanie stanie się przyjemnością. Szkoły w Przyworach i Tarnowie Opolskim otrzymały nowe kuchnie. Zmienił się komfort pracy, ale także poziom przygotowywanych posiłków. Mam nadzieję, że i rodzice, a szczególnie dzieciaki, że się będą z tego powodu cieszyć, a też jak tutaj z paniami rozmawiałem, co mnie cieszy, poprawienie komfortu pracy, nie muszą tutaj panie się czuć jak w saunie, ta praca, szybkość pracy przede wszystkim, szybkość przygotowania posiłków i przede wszystkim to jest też zdrowe, bo tutaj nie używamy, w tych piecach nie używamy na przykład oleju ani tłuszczy, tylko to jest wszystko gotowane na parze. W Przyworach przed remontem panie kucharki dodatkowo musiały zajmować się obsługą pieca węglowego. Nie było okapów kuchennych i specjalistycznych urządzeń. Wszystko się zmieniło, bo tutaj stał piec węglowy, gdzie tutaj jesteśmy teraz. Tu były meble takie normalne, kuchenne, drewniane. Tu była patelnia i był piec elektryczny. I to było wszystko. A teraz macie więcej tych możliwości? Teraz mamy tak. Piec konwekcyjny. No, duża patelnia, no jest różnica. Stare meble służą dziś jako dodatkowa kuchnia na spotkania i manualne zajęcia szkolne. Remont kuchni pozwolił nam właśnie też przygotować i zorganizować tutaj w tej instytucji pomieszczenie kuchenne dla dzieci, które na pewno sprawdzi się na zajęciach techniki. No i też jest wykorzystywane na zajęciach plastycznych, ponieważ jest to świetne pomieszczenie, gdzie jest dostępem przede wszystkim do wody i do takich niezbędnych mediów, które są po prostu na co dzień potrzebne w procesie dydaktycznym. Panie w Przyworach przygotowują dziennie 120 posiłków. Drugie tyle wydawanych jest w Tarnowie Opolskim. Tam za pozyskane środki między innymi doposażono stołówkę w nowoczesne stoliki i krzesła. Dodatkowo drzwi, okienko do wydawania posiłków, do przyjmowania brudnych rzeczy, no i wszystkie te stoły. Stoły, z których dzieci są bardzo zadowolone i krzesełka, no bo jest kolorowa, dzieci lubią kolorowo. Oprócz tego bardzo duże wyposażenie kuchni. To, co pani chciały, garki, patelnie, różne rozmiary, cała zastawa, czyli nowe kubeczki, nowe talerze, głębokie, no wszystko. Także myślę, że no i stacja uzdatniania wody, to też jest bardzo ważne, która jest w piwnicy. To pomaga trochę w tym, żeby jakoś lepiej się pracowało? Czy... No tak, i skraca czas, bo stara patelnia też tam już była wysłużona. A w tej chwili no, działa tak, jak powinna działać. Inwestycje udało się zrealizować dzięki wsparciu z programu Posiłek w Szkole i w Domu. Posiłek w domu i w szkole to podstawa, żeby dzieci funkcjonowały w prawidłowy sposób. Zależało nam również na tym, żeby te posiłki były przygotowane w sposób wartościowy, żeby były zdrowe. Dla rodziców fakt istnienia stołówki szkolnej jest podwójnie korzystny, ponieważ z jednej strony mają świadomość, że dziecko może zjeść wartościowy posiłek, a z drugiej strony koszt jest niższy niż w przypadku na przykład korzystania z usług firmy cateringowej, ponieważ rodzice pokrywają jedynie koszt wsadu do kotła, a koszt utrzymania pracowników obsługi to koszt organu prowadzącego, czyli gminy. Całkowity koszt projektu to prawie 166 tysięcy złotych, z czego ponad 33 tysiące pochodziło z budżetu gminy Tarnów Opolski. Inwestycja niezbędna, aby dbać o czystość środowiska gminy, czyli nowy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pierwszy krok do celu zrealizowany, czyli umowa z firmą budowlaną. Jakie funkcje ma w przyszłości pełnić PSZOK oraz kiedy możemy spodziewać się efektów? O tym w materiale.
PSZOK w Tarnowie Opolskim powstanie przy ulicy Świętego Jacka. Będzie to miejsce, gdzie oddamy kłopotliwe odpady. Gmina podpisała już umowę z firmą budowlaną, a prace rozpoczną się już wkrótce. Mam doświadczenie w wykonywaniu PSZOK-u, więc myślę, że powinno to w miarę sprawnie pójść. Zgodnie z projektem mamy 7 miesięcy czasu, czyli 3 miesiące na projekt, 4 miesiące na realizację. Po nowym roku mamy zamiar otworzyć ten punkt selektywnej zbiórki odpadów i mam nadzieję, że wszyscy już odetchną z ulgą, bo to jest bardzo duży projekt, bardzo duże pieniądze, bardzo duży nakład pracy, szczególnie właśnie tej papierkowej, żeby to przygotować, mapy, projekty, zgody, wszystkie obostrzenia, które mamy i ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony. W miejscu, gdzie zostanie wybudowany punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, staną kontenery na segregowane frakcje odpadów. Nasz PSZOK to ma być z jednej strony miejsce, gdzie ludzie będą mogli przywozić te odpady, które nie mogą się znaleźć w kubłach znajdujących się obok domu, ale z drugiej strony to ma być też takie miejsce, można powiedzieć, edukacji dla mieszkańców tej proekologicznej, które są częścią naszej strategii. Miejsce to będzie otwarte 2 razy w tygodniu. Korzystać z PSZOK-u bezpłatnie będzie mógł każdy mieszkaniec wnoszący opłaty za gospodarowanie odpadami. Te mobilne punkty 2 razy do roku nie są do końca satysfakcjonujące, są póki co koniecznością, ale mamy nadzieję, że już od przyszłego roku mieszkańcy będą mieli ten komfort, żeby 2 razy w tygodniu móc przywieźć tutaj te nadprogramowe odpady. Oprócz tego, co istotne, ten PSZOK jest konieczne, żeby przystąpić do Związku Międzygminnego Czysty Region. Takie starania czynimy. Mam nadzieję, że wkrótce zostanie podpisana umowa. No i możemy przystąpić do tego związku tylko wówczas, gdy będziemy mieli PSZOK, tak jak inne gminy, które są już członkami. Budowa PSZOK-u w Tarnowie Opolskim pochłonie blisko 1 469 000 zł, z czego 85% to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wielu potwierdzi, że takiego Oktoberfestu jak w Kosorowicach nie ma nawet w Monachium. Śląskie dożynkowe dania, muzyka, taniec i piękne bawarskie stroje wystarczyły, aby kosorowicka impreza przeszła do historii i zyskała setki wielbicieli. Bogaty program i niezwykłe zainteresowanie nie tylko mieszkańców, ale również przyjezdnych utwierdza w przekonaniu, że wysiłki wielu osób nie poszły na marne. Zabawa, wyjątkowe bawarskie stroje i oczywiście złoty trunek. W Kosorowicach po raz drugi zorganizowano Oktoberfest. Powinno być zawsze co roku takie imprezy. Tu panowie, super, obsługa elegancka. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ludzie się integrują, jest dobrze, bawią się wesoło, piją, jedzą, a więc jest dobrze. Przygotowaliśmy, chcę to podkreślić, sami dzięki staraniu pań dla wszystkich poczęstunek w postaci babki. Mamy również pieczoną golunkę, karczek, kiełbaski z grilla, chleb ze smalcem, bigos, także jak ktoś chce, śmiało może przyjść i skosztować. Oczywiście złoty trunek jest 5 rodzajów piwa. Beczka przyjechała dokładnie prawdziwa z Monachium. Stroje nie były wymagane, no ale są mile widziane, no i można powiedzieć, 70% ludzi jest przebrane w stroje bawarskie. Chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy pomagają, bo nie sztuką jest przeszkadzać, a sztuką jest pomagać. Organizatorzy zapewnili muzykę na żywo, którą grała Ozzy Brass Orkiestra, a prowadzącą i występującą była Karolina Trela. To już ostatnia informacja w październikowych wiadomościach. Dziękuję serdecznie za uwagę i za poświęcony czas. Życzę samych pogodnych dni i do zobaczenia już za miesiąc.